Witam wszystkich, nazywam się Wojciech Czajkowski, jestem z Emerald. Dzisiaj pokażę Wam, co robimy i co nasza technologia robi, aby niewidzialne stało się widzialne. Nie wiem, czy wiecie, że w dzisiejszym świecie ponad 200 milionów ludzi na świecie choruje na astmę, na różne alergie. Ludzie wydają również 100 milionów dolarów rocznie na leki i możliwe, że jest to właściwie niepotrzebne, tak? Gdzie jest problem? Problem leży w pomieszczeniach bytowych, gdzie ludzie spędzają 90% swojego życia, a powietrze może być tam zanieczyszczone nawet 8 czy 10 razy bardziej niż na zewnątrz. My proponujemy rozwiązanie następujące. Jest to małe, inteligentne urządzenie, które posiada 4 precyzyjne sensory, które mierzą temperaturę, wilgotność, ciśnienie, a co najważniejsze, jakość powietrza. Urządzenie jest połączone z aplikacją mobilną. Aplikacja mobilna działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i monitoruje stan powietrza w pomieszczeniu. Gdy jakieś niebezpieczne związki będą ponad normę, tak, będzie to zagrażało naszemu życiu, aplikacja podpowie nam, że coś złego się dzieje i podpowie nam również, co warto zrobić, aby uniknąć zagrożenia. Jest to wyświetlane w formie wykresów i również aplikacja zapamiętuje to przez 7 dni w tygodniu. Możemy wrócić do tego i patrzeć, jak zmienia się nasze otoczenie. Dodatkowo, no nie każdy ma ze sobą zawsze telefon komórkowy, więc nasze urządzenie może pokazywać to w sposób prosty, czyli tapnięciem ręki obudowy. Ukazuje się odpowiedni kolor. Zielony, powietrze jest czyste, czerwony, lepiej idźmy po telefon, bo coś dzieje się złego. Także nasze dzieci mogą być zdrowe i nie będą narażone na przykład na alergię, ponieważ niektóre alergeny znajdujące się w powietrzu powodują to, że nasze dzieci stopniowo dochodzą do... są po prostu stopniowo... mogą być narażane na pewne związki, które prowadzą do chorób, tak? Czyli nie zawsze jesteśmy tego świadomi i nasze urządzenie pokazuje to również w sposób analogowy. Nasza propozycja jest również nie tylko dla domów, ale także dla biur, dla galerii handlowych, dla deweloperów, dla hoteli. Na dzień dzisiejszy chcemy to sprzedawać w 2 kanałach, na rynku B2C, czyli urządzenie Emerald wraz z aplikacją mobilną. Na rynku B2B jest to urządzenie i platforma z odnawialną subskrypcją co miesiąc, czyli dla biur, dla deweloperów, dla hoteli. Mam rynek. Rynek jest bardzo duży. W Europie w dzisiejszym, można powiedzieć, w dzisiejszym świecie jest 200 milionów budynków o syndromie chorego budynku, czyli to są budynki ze szkła, z metalu, które posiadają różne problemy architektoniczne. Na przykład są to nieotwieralne okna, tak? Tam rozwijają się bakterie znacznie bardziej niż w normalnych pomieszczeniach bytowych. Mamy również już listy intencyjne od 5-gwiazdkowych resortów w Turcji. Są to wysokiej klasy hoteli i one wyrażają chęć kupna już naszego urządzenia, także mamy już pewną trakcję. Możemy się tym pochwalić. Wygraliśmy szereg konkursów o znaczeniu europejskim i nagradzono nas m.in. Business Link. Jeśli chodzi o konkurencję, no są 2 dodatkowe firmy, które są naszymi konkurentami, aczkolwiek nasze urządzenie jest bezprzewodowe, nie musi mieć z tego połączenia z internetem, nie musi korzystać z zewnętrznego huba, korzysta z protokołu Bluetooth Smart Energy, czyli wykorzystuje bardzo mało energii do działania, no i wykorzystuje dużo lepsze sensory niż konkurencja, bo jest znacznie nowocześniejsze, także wyprzedzamy konkurencję i tym się możemy pochwalić. Mało tego, chcemy nasze urządzenie skorelować z systemem Apple HomeKit, czyli daje to nam tą możliwość otwierania oknami, sterowania klimatyzacją, sterowania wentylacją, sterowania piecem, tak? Czyli nasz zwykły dom staje się smart i generuje dużo mniejsze koszty dla nas, oszczędza energię
i również dba o nasze zdrowie. Także nasze urządzenie to nie tylko mała kostka, nie tylko zwyczajna aplikacja mobilna, ale coś więcej. Coś, co pozwala nam być smart i w dobie IoT zmienia nasz dom. Ekipa na razie jest mała, rozwijamy się ciągle, mamy nadzieję, że będziemy się rozrastać. Jesteśmy również po pierwszej rundzie seedowej, także mamy już środki na to, żeby się rozwijać. Dziękuję. Słucham. Są to lotne związki organiczne, czyli to, co ludzie wytwarzają, czyli przez skórę, dwutlenek węgla, różne zanieczyszczenia, to, co wydychamy i to, co nawiewane jest z zewnątrz do wewnątrz. Tak, to znaczy tam dokładność jest do 0,2, najnowsza. To jest najbardziej dokładna, wykorzystywane też to jest przy membranach takich specjalnych, które... Znaczy tak, czujnik działa tak, że na nim spalana jest pewna warstwa zanieczyszczeń i ten czujnik wykrywa. Ja nie mogę do końca powiedzieć, jak to działa, aczkolwiek mierzymy lotne związki organiczne w skrócie, czyli to, co my wydychamy, to, co dzieje się w układzie naszej przemiany materii, aerozole również. Palone śmieci też. Okej, dziękuję.